Tworzymy pierwszy etap tego parku. Słychać mnie, Grażynko? Mam mówić głośniej? To będę mówił głośniej. Otóż nie byłoby tego wydarzenia dzisiaj, gdyby nie osoby, które się absolutnie oddały temu, teraz mam pokój, temu zadaniu, w związku z czym ja będę je wywoływał, a wy możecie nagrodzić je brawami, potem będziemy otwierać, dobrze? W związku z czym dobry duch tego parku zostawiła tu kawał życia, zresztą ja również. Natalia Barsz jest z nami, nie wiem, czy się ukryła. Natalia, pokażcie. To właśnie dzięki niej. Druga matka tego parku to Agnieszka Dymek, tam stoi. W ogóle cały Wydział Gospodarki Komunalnej, muszę wam powiedzieć, że podołał. I teraz kilka takich... Panie Marku, zapraszamy. Kilka takich informacji dla rodziców, ponieważ nie wiecie, co tutaj się będzie jeszcze działo, a chciałbym, żebyśmy wspólnie o to zadbali, co już się stało. Ponieważ cały etap rewitalizacji parku jest dofinansowany ze środków zewnętrznych, w związku z czym monitoring powstanie w drugim etapie. Przetarg jest ogłoszony, więc wszystkich was upoważniamy do tego, żebyście zgłaszali wszelkie próby wandalizmu, dopóki nie będziemy mieć na to oko straży miejskiej, dobrze? Zgadzamy się? Wszyscy dbajmy o to wspólnie, bo to nasz park. W drugim etapie powstanie jeszcze siłownie, powstaną ścieżki dla rolkarzy, powstaną ścieżki dla nording walkingu. Grażynka, mam mówić wolniej? Nie, masz mówić głośniej. Głośniej już się nie da, jestem na full dzisiaj. Oprócz tego będzie toaleta, będzie siłownia, o której już wspomniałem, będzie sporo nowych nasadzeń, nowej zieleni. W związku z czym tych etapów przed nami jeszcze dwa. Drugi etap w tym roku niebawem, bo przetarg jest ogłoszony, w związku z czym dbamy o to wszyscy i czekamy cierpliwie, aż cała ta rewitalizacja się zakończy. Więc dla wszystkich, którzy budowali ten park, wielkie brawa jeszcze raz. A teraz poprosimy sześć pięknych maluchów, które będą przecinać pod kąsem. Kto tutaj podchodzi do mnie pierwszy, dostaje nożyczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zośka, chodź, jeszcze jedna osoba. Sześć, jeszcze jeden właściciel nożyczek mam potrzebny. Zośka, przecinasz? Chodź, będziesz przecinać kąsem. Mamy? Raz, dwa. I na chodź. Tutaj dla niej nożyczki jeszcze. Nina. Ile mamy? Dobra, to my się teraz odsłaniamy, a wy musicie wszyscy podejść do wstążki. Wszyscy podchodzą do wstążki. Przykładamy nożyczki. I uwaga, na 3-4 będziecie ciąć, dobra? 3-4. Przecinamy. No i pięknie, wielkie brawa otwarte dzisiaj. No więc teraz jest czas na zabawę. Wszyscy, którzy przecinali do mnie po późne, dobra, kto przecinał, staje za mną, gęsiego. No i cóż, pozostaje nam życzyć wam udanej zabawy, a jeszcze o jednych dwóch osobach zapomniałem, które tutaj pilnowały wszystkiego. To jest Marzenka i Jarek, to jest nasz nadzór budowlany tutaj, który pilnował, żeby było wszystko dobrze, żebyście byli bezpieczni. No miłej zabawy wam życzymy w takim razie. Tam są pańki mydlane, tam są konkursy, jest malowanie na folii. W związku z czym, jeżeli ktoś to należaczek, to zapraszamy. Po prostu bawcie się dobrze dziś. Wszystkiego dobrego.